To była rzecz, którą zrobiłem ostatnim razem. Kompletnie zapomniałem, że zrobiłem najgorszą rzecz na świecie ostatnim razem. I nie wiem, jak się z tym czuć. Ktoś mi pewnie zaraz powie, że zrobiłem absolutnie najlepszą rzecz, jaką mogłem zrobić ostatnim razem. Ale nie jestem co do tego przekonany. Not gonna lie. Czemu to zrobiłem? Przynajmniej jest fajnie. Czy jest fajnie? To kwestia sporna, ale jest fajnie. Piesek mi coś przyniósł. Piesku, co im przyniosłeś? Stalową sztabkę. Nice. Absolutnie nie będę narzekał na stalowe sztabki. A co będę narzekał, to na to, że chyba zapomniałem zrobić dotate'ów. Gdzie moje dotate? Dotate. Ha. Nie, tego nie chcę robić. To nieważne. To dotate'ów nie będzie. Czy arenka jest otwarta, czy arenka nie jest otwarta? Arenka jest otwarta. To jest basenie, witam. Zapraszam na arenkę. No więc możemy sprawić, że sojusznicy ćwiczą, aby podnosić poziom doświadczenia oraz poziom więzi. W treningu standardowym dwie postacie biją się między sobą, nic to nie kosztuje, ale jest ograniczona liczba użyć. Trening z emblematem zwiększa więź między sojusznikiem i emblematem. I to można powtarzać tak długo jak membon segmenty. Zazwyczaj wykorzystuję to jako taką formę dobicia sobie poziomu akurat między walkami, jeżeli uważam, że jest taka potrzeba. Albo po prostu poćwiczę sobie, żeby poćwiczyć sobie. Głównym problemem, jaki wynika z takiej formy areny, jest to, że nie wiemy, na kogo trafimy. Więc możemy mieć banalny matchup, a możemy mieć niewygrywalny matchup. To akurat jest matchup absolutnie niewygrywalny do Busherona. Trochę jest to padnie, jeżeli zrobimy to 3 razy, to pewnie będziemy w stanie tego. Będziemy w stanie dobić poziom. Chyba, że trafimy na coś gorszego. Selin powinna być do pobicia. Ta, będzie do pobicia. Musiałbym dostać niegrywalny RNG. Cześć, Sylwia. Mamy social linka do odbycia. Jaką ona kieckę ma? No, szeroką, dużą. To jest za to niewygrywalne raczej. Chyba, że RNG mnie pokocha. Nope. Granie na emblemy w początkowych fazach gry się nie wygrywa. Kropka. A mówię, to też nie jest tak, że jakoś bardzo mocno mamy wybór na to, na kogo trafimy. Dobra, wydaje mi się, że nie chcę na razie jeszcze nic ze skilli. Jezu, mam zawsze ten ogromny problem w Fire Emblemie, jeżeli chodzi o statystyki. Że nigdy nie pamiętam, która statystyka jest od czego. Avoid daje szansę na uniknięcie ataku, okej. Okay. Dodge daje szansę na uniknięcie kryta. Okej, okay, czyli teoretycznie Avoid... Ten bonus do Avoida mógłby być całkiem silny w takim razie. Zobaczmy, ile on kosztuje. 500 SP-ków. Generalnie zależność jest taka, że jeżeli umiejętność ma parę poziomów takich te voidy, to wykupienie pierwszego obniży koszt następnego, z tego co pamiętam. Czy ja chcę to wziąć? Na razie pasuje. Potem pomyślę co z tymi
Co ze skillami? Generalnie punktów skilli jest na tyle mało, że boję się, że będzie im brakowało na rzeczy, które będę potencjalnie chciał później. A na modelingu nie ma właśnie możliwości grindowania ich. Znaczy jasne, mamy dodatkowe przedmioty, które trochę pozwalają, ale to wciąż nie jest to samo. Dobra, co mi jeszcze zostało z rzeczy somnielowych? Pierścionki sobie ogarniałem, z tego co pamiętam. Przedmiotów raczej kupować lepszych nie chcę. Mogę na pewno przejrzeć sobie te... nie to, nie to, nie to, ale pensę, bondy. Bondy z Aliceliką. Całe tysiąclecia, a nie czekaj. Selin raczej tyle nie przeżyje. To nie jest ten świadkiem ludzie, że ją nieskończenie długo. Co dostajemy? Możemy skille przenosić. Raczej mnie też znaleźć. O mój Boże. Chyba stąd nie wyjdziemy dzisiaj. Znaczy ja wiem, że część się będzie nakładać na siebie, ale... O nie. O nie. Jestem na dobrej drodze. Nie każcie mi tego skipować, bo mam flashbacki. To w sumie jestem ja. Jestem taki ostatnio trochę... Sena, co to nie znam. Przez weekend praktycznie w ogóle nie spałem. Tak porządnie. W sensie, żeby nie było, to nie jest tak, że... Nie wiem, kompletnie nie spałem i jestem nie do życia, ale... Sen miałem taki, że nie czułem, żebym go odbywał. Jak się odsetować, rzucać wszystkim o ścianę jak leci i potem narzekać, że ściana wygląda jak wygląda? To nie jest najlepsza opcja. Czemu jest taki szeroki, ja ma taką małą głowę? Ale jest muskularny? Osoby takie z wielką posturą mogą tak wyglądać. Widziałem parę takich osób w prawdziwym życiu, które po prostu są... Well, bardzo szerokie gdzieś tam w barkach i tak dalej, przez co głowa jest wtedy zauważalnie, no proporcjonalnie mniejsza, tak? Herbatka. Taka dobra, taka słodzona. Wydaje mi się, że by mnie chyba nie zabił. Zresztą działy się dużo gorsze rzeczy niż słodzona herbata ostatnimi czasy. I boję się, co jeszcze jest planowane. A jak ten duch się nazywa? Czy nazywa się Selin? To prawie jak w Pesanie. Robimy plotki o czymś i plotki stają się prawdą. To byłby ciekawy twist. Z
Selim będziemy mogli zarówno my, jak i wszystkie inne możliwe postacie chodzić na herbatkę, bo czemu by nie? And I'm not even kidding. Przysięgam, jeżeli to będzie fanklub Shinryu... Ja nawet nie próbuję. Mam cierpliwość, ale nie do tego. Taka dobra herbatka, jeśli nie skusisz? Morka jest? Oni dosłownie mają przygotowane filiżanki, żeby ćwiczyć ręce. Brakowało tylko, żeby powiedzieli, że ta herbata jest białeczkiem. Wyobraźcie sobie, zamiast dodawać cukr, dodaje się białeczko. Prawdziwa dietowa herbatka. Sakura approved. W sumie. Aby jeszcze Selin z Luisem i można się wynosić z Somniela. Jak Selin sama? Ja nie wiem, ludzie biorą jakieś bardzo wyszukane herbatki, a najzwyklejsza czarna z fusami jest najlepsza. Zresztą ja powiem szczerze, nie mogę za nic w świecie się przyzwyczaić do picia herbaty w takiej torebkowej. Dla mnie jest absolutnie tylko i wyłącznie sypana, więc tak dziwnie się strasznie czuję, dostaję tą jakoś torebkową. Zielona... Nie jestem aż takim fanem zielonych, wolę czarną. Nasi asystenci mają fanklub boskiego smoka. Selin i Luis mają fanklub herbaty. Moim zdaniem to drugie jest zdecydowanie bardziej znośne. Dobra, tak jak mówię, z Somniela to chyba będzie wszystko. Przysięga, że pewnego dnia zmienię to, jak to wszystko wygląda. Ale to jeszcze nie jest ten dzień. Jeszcze. A po Vulnerate, boję się trochę, że będę miał ich trochę mało. Chyba mogę pojść normalnie. Wydaje mi się, że nic nie pomijam ważnego. Mam nadzieję. Skwitający talent. O Boże, to nie jest ten pan, o którym myślałem, że to jest. Ale już wiem, który to jest taki medycz. Będzie ta herbata, czy to kraj herbaty? Ach, te dzieci tak szybko dorastają. A co ma się dziać? To tylko potwory. Bakemon が暴れとるんや。怪我人が何十人も出とる。
Spaczeni atakują. Mam nadzieję, że nie zabił nic strasznego, zanim my tu nie zaczniemy. Czy on zważał może, że będąc na polu walki tylko utrudnia robotę ludziom, którzy będą się niego martwić i podejmować nierozsądne decyzje przez jego obecność? Naaa. Najważniejszym pytaniem będzie, w jak okropnej dupie jesteśmy przez nasze położenie względem przeciwników. Zobaczmy. Na pewno widzę, że mamy domek, który trzeba uratować. Mam też wrażenie, że nie mam maksymalnej liczby postaci. Będę musiał wybrać, kogo chcę odłożyć. Dobra, z mojej obecnej ekipy chyba najbardziej by mi zależało, żeby poleciał ty. A wrzucimy ciebie. To jest chyba... Robię to obecnie w takiej kolejności, w jakiej bym wolał używać postaci. I tego się raczej będę trzymał. Mogę tylko jeszcze zrobić szybki porządek z przedmiotami, bo na przykład w tej chwili klan ma zdecydowanie za dużo przedmiotów. Odłożymy wam wszystkie. I tobie damy parę vulnery. Mogą się przydać. Jeżeli ktoś nie ma, to na pewno się przydadzą. Zamień się z Alfredem, daj mu Rider's Bane. Bo tobie jest niepotrzebne. Etie może chcieć celowy łuk w sumie. Ważnie tej. Etie... Weź sobie celowy łuk, plus. Etie... Stawę plus jeden, bierz. Ty masz vulnery. Ty możesz chcieć heala przede wszystkim jakiegoś wziąć dodatkowego. I jakieś vulnery. Nawet zwykłe dwójki powinny wystarczyć. Ty nie masz vulnery, co oznacza, że go potrzebujesz, a to odłóż na razie. O Boże, jak mam dość mało. To nie wiem, czy do sklepu nie skoczę zaraz po prostu... Naiwnie będę liczył, że tyle mi na razie wystarczy. Najwyżej zestartujemy całej misji z Rick Week, jeżeli się okaże nie, ale wierzę, że to będzie wystarczające. Dobra, tak chyba będzie ok. A jak wystartuję misję, to zajrzę się po mapie. Widzę, że na pewno jest o tyle chujowo, że po prawej stronie mamy domek do uratowania, który jest praktycznie nie do uratowania. Bo stoi przy nim przeciwnik. Musimy pokonać przeciwników, jeżeli my padniemy, to przegrywamy i widzę 5 sojuszniczych jednostek. Wydaje mi się, że jeżeli sojusznicza jednostka padnie, to nie dostajemy pełnych nagród za misję. To chyba jakoś tak idzie tutaj. No, let's go. Szpitalu do hakobehen kegani ga ippai oru. Hitori de wa chirou shikirehen na. Otoa-san, tetsudai ni kita de. Tewake shite minna o chirou shio. Ja, nande kita ya? Kakure toki yuta no ni. Tylko Michał, oczekiwałeś logiki od dzieciaka? Swoją drogą miałem dzisiaj dość długą sesję grindowania w SMT4, więc moje kompendium zostało zauważalnie uzupełnione.
Wszystkie specjalne fuzje, które mogłem zrobić na poziomie, który ostatnio miałem, mam w tej chwili przerobione. Jeżeli podejdziemy do jednostki, z którą można rozmawiać, to jest to zaznaczone takim domkiem, to może z nią porozmawiać. I w ten sposób możemy zakutować nowe jednostki. A czasami może być też tak, że będą oni mogli rozmawiać tylko z konkretnymi osobami. Well then! Potrzebuję w pierwszej kolejności tego. On mnie dziabnie, ale jednocześnie muszę tu podejść, żeby odwiedzić chałupkę. Wszystko się przyda, Defense Tonic. Defense Tonic akurat mi się w ogóle nie przyda, ale cicho. Czy tu jest jakikolwiek magnie, czyli powinienem być bezpieczny? Oni mnie biją maksymalnie te 3. Będę musiał możliwe uważać na te... na... te ataki. Ale to na razie nie jest coś, czym się przejmuję. Powiem więcej, wydaje mi się, że ja mogę nawet tutaj podejść. Polak działał na kawalerii, więc... jeżeli chcę tutaj zostać, to nie mogę kategorycznie podchodzić tym. Podchodzić Alfredem. Czyli ogólnie ma. Czy ogólnie mówicie, że moja pozycja jest tak chujowa? On mnie by zaatakował Iron Axem za 14. To jest okej. To tutaj możesz podejść, Alfredinio. I moje, tu mi się wydaje, że choćbym robił co się da, to nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie? Wait a minute. Nie, nie ma szans. Gdybym mógł zabić tego łucznika, to jeszcze jak cię mogę. Ale tutaj dosłownie nikogo nie mogę zabić. Stein ma 5 obrony, więc to odpada. Możesz tu podejść, I guess. Podejrzewam, że tamten domek zostanie zburzony, zniszczony, zrabowany, cokolwiek. No, tutaj mnie będą trochę chain atakować. O Boże, i mnie dublują w chain ataków. To mogłoby nie być najosłonniejsze, co dzisiaj zrobiłem. Wieśniacy powinni przeżyć, bo oni będą leczeni. Tutaj te leczenie takie mnie trochę bolą, ale nie jest aż tak źle. Bąk. Oddaję bąk. No oni raczej Luisowi na tym etapie gry jeszcze nic nie robią. O jedu, to bolało. To bolało dużo bardziej niż powinno zaboleć. Dobra, ty go wyleczysz. Lecz go dalej, please. Ile ty masz zasięgu? Będziesz miał zasięg, ale jednocześnie nie ma lepszej opcji niż po prostu wziąć się to zabić. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ty dostaniesz teraz poziom, HP-ki, resist. Raczej nie przeżyje i tak ataku od niego, bo on bije za 18 w 5, czyli 13, czyli musi być leczone. Leczone albo Chainget, jedno twojego, ale wolę chyba wyleczyć. Chainget wydaje mi się, że dużo lepiej jest, kiedy zostawi się go na jakąś poważną sytuację, że tak to ujmę. A ile za skillbą? Nie zabije. No i dobrze. Czy ktoś dubluje... on ją na pewno zdubluje, ty nie, ty 7 do 3 też nie. Czy jeżeli potencjalnie byłbym w stanie zabić dwóch z nich, to ona tu może podejść. Czy jestem w stanie zabić dwóch z nich? Tu nie ma chuja, żebym podszedł. To jest niewykonalne. Ty, Rider Spainy, możesz go zabić w sumie? 24, jeżeli trafi. Yep. Nice.
To wyszło bardzo ładnie. I dobra, teraz tak. On może być zdublowany przez łucznika. Dostanie za 12. Od ciebie za 13, 25. Przeżywamy. Jest okej. Okay. Czy oni zniszczyli w końcu ten dom? Nie. Nie. Ty nie masz zasięgu, prawda? Nie. Ty nie masz zasięgu, ty nie masz zasięgu. Ty tu podejść w takim razie. Ty tu. Ty tu podejść w takim razie. Ty tu podejść w takim. Tu podejść? Czy ja chcę próbować w sumie? Ja mogę nie zdążyć tam przeżyć, to jest ten problem. Zobaczę, czy już w tej turze mi wysadzą budynek. Jak tak to będę myślał. Kryt nie, przed to w miarę oczywiste akurat. O Boże, magia. To nie, nie, nie. Na maga nie zostaje kategorycznie. On nie działa mnie za dwa, ale dwa to nie są obrażenia. To jest trochę gorsze, ale... O Boże, 30% na trafienie. Oni tu... Póki podchodzą po jednym Corruptedzie, to nie ma raczej szans, żeby umierali. To mnie trochę boli. Chcesz krytnąć? Op. Ale i tak nieźle. Dobra, zostawili domek, to jest duży pozytyw. Czy tego zabijesz? Tego zabijesz. A? Wydaje mi się, że... Będzie lepiej, jeżeli po prostu w tę stronę zacznę już iść. Żeby się nie spóźnić przypadkiem. Dobra, teraz tutaj się zaczyna duży problem, z tego co widzę. Riders Bane go nie zabije. That's not nice. That is in fact the opposite of nice. Ilu to jest łuczników? Jest ten jeden... co ja właśnie mogę tutaj zrobić sensownego? Bo tak, on mi może zabić Etię. To jest nienegocjowalne. Ty raczej go nie zabijesz, co? Nie, nie ma szans. Znaczy to plus jakiś atak raczej zabije, ale nie jestem pewien, czy to jest wystarczająco. Dobra. Jest to ciasno, to na pewno. Ile osób mnie tu dubluje? Dużo. Za dużo. A ze zwykłą lancą masz 7 speeda. Dobra. Czy ktokolwiek mnie dubluje na 7 speeda? Nie. Teraz ile byś potencjalnie oberwał? 10 od niego... 16, 9, 7, 17, czyli Alfred, możesz tu podejść generalnie. Tego... Czy mogę chcieć spróbować niby, ale... Zaryzykuję, wiecie? Dobra. Ryzyko było głównie tego, czy wejdzie... w ogóle trafienie, a nie powiedzmy, czy krytne, czy nie, żeby nie było. Dobra. Czy ktoś mi umrze od maga? Tak, jak najbardziej. A tylko może to chyba zajść w ten sposób. A? Ja?
teraz tak, ile ty masz zasięgu? To jest dla mnie bardzo istotne. Więcej niż bym chciał. Bo tak, ty masz 16 w 10, czyli zadasz 6. Ty masz 16 w 5, zadasz 11. To ty na pewno przeżywasz. Chcę go zajść, bo on stoi w krzaku. A magia ignoruje krzaki. A, wszystkie staty, tylko nie te, które bym chciał. Czytaj magia. I dobra, teraz ty nie umrzesz raczej. Raczej. Tylko właśnie to na sobie sprawę, że Louis jest w ciemnej dupie generalnie. Ty masz 8, ty... Jak tu podlecisz, to umrzesz, jak tu podlecisz, to umrzesz. Bo ty masz 6 Luisa za 30 potencjalnie. No dobra. Zobaczymy, czy się nie udupijemy na dolnej klance, ale to za chwilę. Czy ty masz Sharmos? O Boże. O Boże, o kurwa. Błędy mogły zostać popełnione. Teraz się przekonamy, czy dobrze mówię z popełnieniem błędów. To go zabiję. Da? I zobaczmy, czy ten Armor Slayer jest aż tak udupiający. Bo wydaje mi się, że... Wszyscy nie przeżyją? Znaki zapytania. Tak, wszyscy nie przeżyją. Kryt? Nice! Kryt! Ładnie. Fireblem Colgate. Ty nawet nie wiesz. Hello. O, kolega na cię nie rzucił z tym Armor Slayerem. Chyba zmyję tego. Co ty robisz? Przestań! Nie wychodź! Boże, on idzie popełnić sudoku. Ja pierdolę. Literalny sudokista. Pomocy. I don't want to live on this planet anymore. Wygląda... I mean, fajne mamy Switcha w ogóle. Nie mają problemu z byciem smooth, bądź nie. Więc... Nie wiem. Ja bym powiedział, że to jest norma. Te sudoku to jaki typ... No nie wiem, póki co to wygląda jak I want to fucking die sudoku. Czy jesteś w stanie go one-shotować? Nie? Prawie. Czy jesteś w stanie? Nie. Bo nie dublujesz. Ty nie będziesz w zasięgu niestety. Dobra. Robię ruchy, które jestem pewien najpierw. Alfred, jak tu stanie, to umrze. To nie jest negocjowalne. Mam wrażenie, że jeżeli zostawię Shona w taki sposób, w jaki obecnie jest, to on też kurwa umrze. Nie no, wycofali słowa roku. Na całe kurwa szczęście. Dobra, muszę z wami coś zrobić. Jeżeli tak zrobię, to... Etie może go dobić. Chyba nawet Iron Ballem może, więc nie ryzykuję nietrafienia. Nice, 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 bardzo nice. I dobra. On mnie zabije, nie ma szans, żeby mnie zabił. Czy ty możesz zabić jego? Nie. Czy on mnie zabije? Nie powinien. Słowem klucz jest w tym przypadku nie powinien, a nie zabi tego. Alfredinho. Czy Alfredinho będzie umieranino?
Alfredinia nie powinien umierać Ninio, ale z nimi to chuj wie Ninio. Ja najbardziej się boję o tego. O Shona. Okej, okay. Rozumiem. Rozumiem. Czekaj, enduje się szybciej niż te, które już was defolen. Delikatnie rzecz ujmując, nie jest to wielkie osiągnięcie. Dwóch wieśniaków mi umarło. Czuję się z tym absolutnie okropnie. Postacie z poprzednich gier to DLC, czy jakoś fabularnie wyjaśniona mechanika? Tak. Odpowiadając dużo bardziej poważnie niż to, co właśnie zrobiłem. Postacie z DLC to A. Postacie fabularne to A DLC. Bo część postaci jest DLC-kowych. A te w głównej fabule one są jako w Emblem Ringi, czyli takie formy, które są praktycznie identyczne z oryginałami, ale są w innym wymiarze, tak? Więc to nie są sensu stricte te postaci, tylko jakieś bardzo wierne kopie. O, w ten sposób. Czyli to nie... Mówię, to nie jest tak, że wzięliśmy sobie postacie z danej gry i one się znalazły w tym świecie, tylko to są po prostu ich te kopie. Bait na fanów. I mean, Engage, z tego co pamiętam, był robiony dosłownie jako... gra na rocznicę serii, właśnie w formie takiego fanserwisu. Więc absolutnie się nie dziwię, że wyszło jak wyszło. Dobra, ważne pytanie. Jak to się stało, że oni tutaj pomierali? Czy ja jestem w tym odwiedzie? To to czy mi się wydaje? Chyba tak. Ja się musiałem cofnąć dwie tury do tyłu. No i da mi to więcej czasu na myślenie, ale... Ale to wciąż nie jest do końca to, co planowałem. Oh well. Dobra, to jeszcze raz. Jak ja mogę to rozwiązać, żeby wszyscy tu kurwa przeżyli? Bo to nie wygląda rozwiązywalnie. Znaczy, pewnie będę mógł coś myśleć na zasadzie tego World Ragnaroka albo coś. Bo tak to nie widzę przeżywania tutaj jej rzeczy. Znaczy, ja powinienem móc tutaj chyba wejść, żeby jego się pozbyć. Dostałem Polaksa, polski topór XDD. Ile temu możesz zadać? Powiedz ty mnie. 13, Yeti zadaje mniej, prawda? 14, czyli w sumie 27, czyli w sumie za mało. To jest dosłownie jedyne, co musiałem wiedzieć. To teraz nie trafię. Chyba nieźle trafiłem. Przypomnij mi, ty mi zadasz 16 minus 6, 20. Wiem, że matematyka się nie zgadza, ale to było bardzo... Bardzo na szybko liczone. Przypominam, że muszę jeszcze zabić tego maga. Co nie jest oczywiste. No może jest oczywiste? Okej, najwyraźniej magowie nie są moją osobowością. Dużo większym problemem jest to, że... Aż nie, mogę tutaj po prostu ten... ich ostrzeić.
ciebie odstrzelę z Iron Bowa, żeby mieć gwarancję trafienia prawie. Etie dostaje jedyne staty, jakie dostaje w tej grze. Ty go zabijasz. Nie, mam wrażenie, że zrobiłem dokładnie całą turę z ostatniej, mnie to niepokoi. Najwyżej zaraz się zacznę engage'ować. Mógłbym rzucić tutaj pewien żart, ale nie wiem, czy powinienem. Oj, będzie warpowane. Oj, będzie mocno warpowane. Proszę, iść go wylecz. O mój Boże, on tym razem poszedł tak szli wyleczyć, a nie wyszedł w chuj. Jesus. On włączył swoją jedyną działającą szarą komórkę. To strasznie dziwne uczucie. Wiesz co, weź się wylecz ręcznie. Dobra, jak wygląda moja obecna sytuacja? Chujowo, ale stabilnie? Coś ten deseń. Kiedy walczy z bossem 200 level, ani ja z niej dostają tury. To brzmi jak typowe Zeusy. Nie, serio, to jest moje doświadczenie z Zeusami. Alfred, ile jesteś w stanie tu zrobić? Mniej niż bym chciał, co? Znaczy, czego jestem pewien, to że muszę tutaj podejść i pewnie rzucać oszczepami w sumie, żeby mnie ten Armor Slayer nie udopił. O Boże, on krytnął. Nice. Oni mnie literalnie nie tykają, bo zadają mi ujemny damage. Dobra, to co mi jeszcze zostało? Ty masz 7 speeda. Jak tu podejdę... Okej, okay, nie mogę tu podejść, rozumiem. Przyjąłem. Przyjąłem aluzję, nie podchodzę tam. Dobra, to jest to. Nie jestem pewien, czy ty możesz podejść, szczerze mówiąc. Znaczy, czekaj, bo wy nie zabijacie we dwójkę, prawda? Chociaż... Znaczy... Czy ty masz zasięg, żeby podejść jeszcze go i leczyć? Masz 9 speeda, ty masz 9 speeda, czy ty nie umrzesz? Dobra, to możemy tak zrobić, że ty robisz tak. Ty go dobijasz. I ty podchodzisz... Kleczyć raczej. I powinno być git. Jeżeli coś zjebałem, to zacznę się martwić o swoją matematykę. Ale zobaczmy. On tu się będzie klepał. Na szczęście spudłował, dzięki Bogu. Jak już mówiłem, dzięki Bogu, że spudłował. Oni teraz we dwójkę tam atakują, nie wiem czy warpik nie będzie robiony. Warpik albo engage z tej strony. Albo oba naraz. Bo jeżeli dobrze myślę... Warp Ragnarok nie zabija ani ciebie, co? Nope. Znaczy wystarczy, że jednego zabije i będzie ok, ale... Muszę się zdecydować, którego chcę zabić. Wydaje mi się, że jego win będzie łatwiej. Engage'e są po to, żeby ich używać. Nie jestem z tych ludzi, którzy twierdzą, że Omega to jest OP i nie będę tego używał. Czy ty masz zasięg stąd? Nie, nie masz zasięgu stąd. Jestem w dupie? A mnie nie jestem w sensu stricte w dupie, ale jestem w bardzo niefajnym położeniu. Engage'uj się.
Dobra, jak zabiłem tego? Jak zabiłem... Jak on ma? Tego kolegę tutaj to wszystko będzie dojdzie, bo raczej... Chyba, że... O Boże, on ma zasięg. O nie. O nie, o nie, 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 nie. Please abort, please abort, please abort, please abort, please abort. Abortuj mnie to. Nalegam o abortowanie. Żeby nie powiedzieć czegoś jeszcze gorszego. Ty masz 7 speeda. Nie kryt, pan niestety. Szkoda. Shinji jest twój daleko. Błagam, nie zabijajcie mi wieśniaka, bo będę pej odsłony. Oszczep. Ile z speeda? Jeszcze raz 7, czyli mogę wyjąć oszczep. Będę bardzo słony, jeżeli wieśniak mi teraz umrze. Od tego, że Max się na niego rzuci. Kurwa. To jest wykalkulatorowane. To, że spudłowałem nie było, ale to mi nic nie robi. Nie przejmuję się aż tak tym, że straciłem tego, że straciłem domek. Dużo bardziej bym się przejmował tato wieśniaka. I też przejmuję się trochę tym, że ten łącznik może mnie ujebać. Nawet nie udopić, tylko po prostu wziąć i ujebać. 21 ataku, walnie mnie za 15 potencjalnie. Ty możesz... Ty zadasz mu 18, a ty 15. Dobrze liczę? A wreszcie, mogę Serafima walnąć. Serafim walnie go za dużo więcej. Bo Serafim dodaje dodatkowe obrażenia kratce przeciwnikom. Więc idealny na miejsce, gdzie jest dużo kratek wrogów. Louis, plus. Masz jedną robotę. Masz 96%, czytaj jedną robotę. Ba, 4 speeda, ty masz 8 speeda, więc on mnie nawet nie dubluje, to jest ciekawe. Tylko to jest wciąż 15 obrażeń, ale ty mi nic nie zadajesz, więc whatever. Zablokuję w ten sposób, żeby obaj nie mogli mi jakimś przeklętym sposobem atakować jednego z wieśniaków. Znaczy wydaje mi się, że i tak nie mogliby, ale cicho. Dobra, ty leczysz? Właśnie. Nie przemyślałem tego. Okej, to nie aż zasięgu. Whatever. 67% to powinno wyjść. Idę. Na litość boską, jeżeli kiedykolwiek usłyszycie, że coś powinno wyjść, to wiecie, że to się nie stanie. Dobra, rip domek. Nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało. O nie. Jezu. Widziałem te 10% pieta i tej. O no no. Dobra, to jest tylko platerowane. 1000 pie. O, w miarę silnie leczę, więc powinno być ok. Chciałbym z nim pogadać. Ja muszę z nim pogadać, więc bym powiedział. A ty musisz wypierdalać natychmiast. Weź się słabaj, co? On mi nic nie będzie zadawał. Znaczy, będzie mi zadawał bardzo niskie obrażenia, więc nawet chyba nie użyję Vulnery. Chcę jeszcze jedno tutaj zaczekać, żeby protagonista mógł pogadać z Jinem. I na bogów, jeżeli ją krytnie. Dobra, ty leczysz dalej. Wszystko jest fajne. Jin, nie mogłeś wyjść wcześniej?
Jeszcze by mi to pomogło? Ej, siema. Pogadasz? Ty pogadasz? A czy mówię ci ktoś, że przeszkadzasz? Na szczęście to nie ja mówię, tylko protagonista, który ma dużo większe serce niż ja. Jin, cokolwiek. Jedno i drugie bliskie wystarczająco. Dobra. Jak wygląda nasze obecnie położenie? Poza tym, że jest chujowo, ale stabilnie. Cześć, ile on dostaje? A, bo to jest pseudo boss. Right. Mogę go zacząć wcześniej bić, I guess. Nie przemyślałem tego. Not gonna lie. Jeżeli wystawię Selin, to ona ma szansę się wyjebać chyba. 20 minus 6... 15... Nie powinna. Z drugiej strony Warp się skończył. Znaczy ten, nie Warp, to Engage. No i weź sobie łyknie Engage'a, co? Wiem, że łyknie Engage'a może brzmi dziwnie, ale do tego się sprawdzało. Błagam, te 10% kryta nie może wejść tym razem. Nie weszło, doskonale. Wszystko wykalkulowane. Ja? Weź się... Wiesz co, zrobię to inaczej. Ty wejdź, zaatakuj. I ważne pytanie, które chcę zadać. To... Engage? Ile ty zadajesz Serafimem? Zabijasz. Idealnie. Łatwo. No i dobra. Padałok przerobiony bez utraty żadnego wieśniaka. Jedyne co to ten jeden zrujnowany domek. Ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów się zgodzić. No i tak mówię, w zależności od tego jak nam pójdzie, to dostajemy różne nagrody, przy czym Pure Water XD. Nigdy nie używałem tej konsumabli do podbijania statystyk w trakcie bitwy, szczerze mówiąc. Jakoś wydawało mi się, że nie jest to kompletnie potrzebne. Możliwe, że są sytuacje, w których on naprawdę robił dużo roboty, ale... Nie byłem w stanie się zmusić. Spoko, no problemu. O nie. Shinryu? Chciałbym, żeby wszyscy zaczęli nacektować po prostu, że... spoko, jest okej. Przyszliśmy na to wejść ludzi, czy to źle? Czy wyglądasz na przeszkolankę? W sumie tak, mam tego. Mam klan i flam. ついていけばきっと戦いながら治す力が身につくそう思うんや。そうは言うても迷惑やろ。
I mean, dodatkowy healer nie zaszkodzi, I guess. Jesteś smokiem, reakcja zwykłych ludzi. Nie no, jeżeli święty smok tak powiedział, to kim my jesteśmy, żeby się kłócić? To nie jest tak, że nigdy nie wrócę do domu, chyba że ktoś o to zadba. Nie zdarza mi się specjalnie zabijać postaci w Fire Emblemie, chyba że jest to do czegoś konkretnego wymagane. Jeżeli nie ma powodu in-game'owego, żeby kogoś zabijać, to nie szukam sobie specjalnie swoich. Anyway, nowa postać się doparte. Jak tylko będę miał okazję, to postaram się pokazać, jaki jest jego specjalny gimmick. Ludzie, którzy grają w Awakeninga, powinni mnie kojarzyć, o co może chodzić. Nie pamiętam, czy w Fate też były tego typu postacie, w Echoes chyba były. Ale to mówię, dajcie mi chwilę, żebym ogarnął znajdźki na mapie, bo trochę ich jest. Biorąc pod uwagę, że dawałem sobie dotacje dla tego regionu, to możemy znajdować teraz znacznie więcej materiałów, zwłaszcza tych do upgrade'ów. Te jedzeniowe nie są aż tak przydatne, ale żelazo i stal bardzo się przydają. Bo można sobie mówić, że upgrade'owanie broni sprawia, że gra jest załatwia, a nie na maddeningu. Czekaj, czy nie mają pieska jakiegoś? Jak mogę przygarnąć? To ważne pytanie. Inne zwierzęta? Ech, pieski? Pieski? Adoptuj. Ale to nasz piesek, a ja jestem boskim smokiem. Okej, okay, understandable, have a nice day. Nie no, jak coś mogę adoptować, to adoptuję. Granik mek jest tego typu, że psy mają największe szanse chyba na przeniesienie materiału do upgrade'u. Jeżeli gra daje narzędzia, bo gra jest za prosta, jeżeli korzysta ze wszystkich narzędzi, które ci daje. Bardzo często się spotkam z tym, że że ktoś właśnie podejmuje taki argument. Zresztą sam czasem używam podobnego argumentu przy okazji FF6, że jeżeli się używa wszystkich rzeczy, które gadaje, to taka jest po prostu załatwa. Zwłaszcza jeżeli mówimy o starszych wersjach. Konkretnie o Wiosnesowej. Bo jeżeli dobrze pamiętam, Advance'owa już nie miała Vanish Dooma chociażby. Mleczko. Jajka. Dobra, muszę posadzić kolejne zwierzaki. Wszystkie. All of them. Niech zbierają mi rzecz. Dobra, chcę iść znowu po materiały. Koński nawóz. Bardzo niepotrzebny, jak zapewne możecie się domyślać. Czemu szedłem tak dookoła, nie pytajcie. Nie wiem. To jedyne, co wam mogę odpowiedzieć. Disnat, Spirit Jam. Jeszcze parę zaraz dobiazgów pewnie będzie. Głównie żarciowych, no pomarańczka to dla ciebie, jabłuszko, wina pionka. I gdzieś jeszcze coś leży, czego nie widzę. Brzoskwinki.
Jeszcze trochę i zaraz albo złożymy. Spójrzcie, jaki ładny podest, gdyby tylko dało się na nim coś postawić, to nie? Gazibo na Amiibo. Absolutnie nie mam zamiaru tego korzystać z jednego prostego powodu, nie mam żadnych Amiibo. Wiem, że to nie jest tak spokojnie. Trochę grałem sobie w tak zwanym międzyczasie. Najgorsze jest to, że moje najlepsze wyniki były osiągane wtedy, kiedy wciskałem losowo przyciski, a nie actually grałem. Czuję się z tym beznadziejnie. Chyba dużo bądź fragmentów. I właśnie miałem wskazać, o co chodzi z postacią. Gdzie on jest? Jean, cokolwiek. Czy ja mogę zobaczyć jego skilla? O. Jego skillem jest to, że dostaje więcej statów, kiedy level upuje. Nie jestem pewien w tej chwili tak z głowy, czy to jest podwojenie jego bazowych przyrostów, czy tych, które mu daje klasa. Bo Engage ma bardzo dużo statów wpisane w to, w jaką klasę obecnie mamy. Wiem, że ten przyrost jest podwajany, więc nawet jeżeli Jean zaczyna jako dość słaba postać, to po kilkunastu poziomach staje się obrzydliwie silny. Nie jestem pewien, że to nie jest tak, że z odpowiednim przygotowaniem będzie po prostu miał najwyższy rating w grze, ale tutaj to moje pewności nie mam. Dobra, są nielowych rzeczy. Arenka? No bo paralogi się liczą tak samo jak każdy inny czat, więc możemy sobie spokojnie jeszcze raz poćwiczyć. Komu chcemy dać poziom? No ale mogę trochę mu expa dać. Nie całego, ale trochę. Aż się boję zapytać. XDD. Da radę, zobaczcie. Wierzę w niego. Patrzcie, ona teraz spoduje jeszcze 5. Okej, okay, rozumiem. Dużo się teraz jak to zostaje. Dychę. Mogę sobie pogadać. W sumie. Czemu nie? Czy ktoś jest blisko poziomu w ogóle? Wiem, że Etie będzie potrzebowała poziomu, to na pewno. Więc nie wiem, czy jej nie polewelować. Czy Etie to wygra? To nie trwało długo. Etie miała szansę to wygrać, wystarczyłoby, żeby Busher na nas nie trafił. Ale to chyba było wciąż za dużo. O, baby. Etie to wygrywa? To jest pojedynek, gdzie wygrywa pierwszy. Nie licząc 5% szans na nietrafienie. Dobra. Mamy parę bondów do porobienia w takim razie. Znaczy bondów. Supportów. James Bond. Ktoś coś wcześniej mówił o dobrym działaniu? Spoko, ale loadingi wciąż chwilę trwają niestety. Nie jest na poziomie Bloodstains, prawda, ale na dłuższą metę można to odczuć. Sam bondów, nikt nie ma bondów, supportów jest dużo. Czy Ed chce mnie zabrać na siłkowania? Czemu się ze mnie śmiejesz? Przestań się ze mnie śmiać. Powiedziałbym, że protagonista ma dużo większe problemy pod tym względem. その姿はとても魅力的で、こちらまで元気が出てくるので、それでじーっと見てくださっていたと。すみません。
嫌でしたらやめます。全然いいですわよ。神龍様のお役に立てれば光栄ですわ。こんな私でよろしければいつでも眺めてくださいな。ありがとうございます。Ja chyba podziękuję. Pamiętajcie, odpowiedzią na wszystko jest pobiegaj. Sami w edukację. Nie, to nie jest odpowiedź, nie sugerujcie się tym. Po prostu tego nie róbcie. もしかしてこの後デートの予定とか？違うわよ。珍味の屋台に行きたかったの。Chloe to tutajsza wszystko jadaczka. 私は変わった食材を使って。Żeby nie było jak moje wszystko, to nie jest na zasadzie, że je dużo. Dosłownie je wszystko. そういうものを出すお店も少なくなってきていて、今日はこの近くに屋台が出ると聞いていたから楽しみにしていたんだけど。そういうことだったら私が行ってこようか？代わりに買ってきてあげる。いいの？私はそこまで忙しくないし、散歩がてらお使い物。Ona jeszcze nie wie. ありがとう。じゃあお願いしちゃおうか。ちかちべ zjadła? Zjeść by zjadła! Hebi sando っていう料理よ。Hebi の丸焼きをパンで挟んだ。A zjedlibyś się hot snake'a? どうしてそんなものを？珍味は特定の地域に根差し。Najwyraźniej ma na to chętkę.食べた瞬間にその地域の歴史が口の中に広がる。それが珍味の魅力なのよ。なるほど。なんとなく分かったような。To jest takie, co powiedzieć, żeby kogoś nie urazić? とにかく行ってくるよ。お金はこれを使ってね。フランの分。Nie, nie, nie, ja podziękuję, ja nie muszę, nie, nie, nie. Mi nie trzeba. Ja nie chcę węży.Sosiku do tego. Boję się, jaki byłby sosik. Nodokana komorebiła saiko da na. Bushiron-san. Bikkuri-sta. Nan no yo da, Eiji. Kore yori sukoshi kansatsu o sasete kudasai mashi. Kansatsu te nani o da? Bushiron-san o desu wa. Soshite. Etie. Trochę się wstydzę, jak mnie obserwujecie. Również Etie. Bushiron, idę cię obserwować cały dzień.ありがとうございます。見た感じは何もないですわね。服に。Nie wszyscy odwalają jakieś dziwne siłkowe ćwiczenia, Etie. お腹の部分に鋼の感触が。なんだ、やっぱり秘密がありましたのね。Monka jest? それは筋肉だ。まあ、失礼いたしましたわ。てっきり何か仕込んでいらっしゃるのか。Więc mówicie, że Bushiron ma coś twardego pod ciuchami?O Boże, czy to są te tak zwane pasy ćwiczeniowe? Etie, ludzie chcą zjeść. Daj im spokój. Niech to się ostrzeli.Niech to się odstrzeli. To mój obiad, już go nie ma. Etie, czemu taka jesteś? To jest dosłownie. Etie, why are you like this?Czy to kolejny klub handbojowania? Mogę powiedzieć, czy to nie jest kolejny klub handbojowania? Ale jest to jakiś sposób? Na spędzanie wolnego czasu? Ostatnio bardzo często się spotkałem z jakimiś takimi opisami, że widok z konia jest zupełnie inny i ładniejszy, ale sam tego tak jakoś nie wspominam, żeby to aż tak bardzo się różniło od normalnego widoku, powiedzmy, na piechotę.
綺麗な景色を見ながら美味しい紅茶を飲んでゆっくり過ごすんです。いかがですか？Jak wspominały o tych farmach, to miałem takie wyobraziłem sobie dosłownie sytuację, gdzie filiżanki herbaty rosną na polach. Nie jako, że nie wiem, roślina herbata, tylko po prostu już cała gotowa herbata wyrasta z pola. Byłoby to na pewno efektywne, ale nie jestem pewien, jak to by miało działać. Bo jesz najdziwniejsze możliwe rzeczy, może dlatego? Znaczy szczerze, to mu się absolutnie nie dziwię. Demo, ansin shite. Watashi no ibukuro wa totemo jōbu na no yo. So nan ya. Demo yudan wa kimotsu ya de. Kono mae wa etai no shirehen medama mitai nan wo kuchi ippai ni hōbatte ta yanai ka. Annan dou mite wa. What is this Elden Ring? Are, totemo oishii no yo. Kusuri no orei ni kondo osuso wake suru wa ne. E, iya, sono kimotsu dake de jūbun ya. Nan ni se o kiitsukete na. To prawie jak karmienie w Elden Ringu dziewczyny winogronami. Aczkolwiek nazywanie tego winogronami jest bardzo mocnym nadużyciem. Dobra, zrobimy sobie jeszcze chyba tą następną misję dzisiaj. Biorąc pod uwagę, że Paralox szedł w miarę szybko i mam szczerą, cichą nadzieję, że sama misja też nie pójdzie jakoś specjalnie źle. Aczkolwiek krótka nie jest, więc chwilę sobie posiedzimy. A z tego co pamiętam, chcę zapisać. W sumie wiem, że będę miał zapis misu jeszcze, ale... Bup. I nie wiem, czy nie będę musiał zrobić zakupów przed misją, ale to zobaczymy jeszcze. Jakby ktoś nie pamiętał fabularnie, przez to, że ostatnio robiliśmy zastępstwo. Czy robiliśmy zastępstwo w poniedziałek? Nie, w poniedziałek po prostu nie było z nim, bo się chyba poczułem z tego z pamiętem. Jakby ktoś nie pamiętał, to w kaplicy miał być jeszcze jeden pieśń, po którym musimy się udać na piechotę. I właśnie to próbujemy zabić. Nikogo. Poza bardzo jebudnie rzucającą się w oczy osobą. Flashbacki do cyrku z tymi włosami. Pójdźmy jej pomóc. Nie, nie, nic to nic takiego. I swear. Zappi! Haja papaja! Ja przed Fire Emblemem też nie spokojnie, Alfred. To brzmi jak coś, czego szukamy. To zdecydowanie jest to, czego szukamy.
To nie jest tak, że ci nie wierzymy, Yunaka. Powiem więcej, przyszliśmy tu po to. Tak, a o co chodzi? A czy to istotne w naszej obecnej sytuacji? Przestańmy zachowywać się, jakby nasze tytuły były tutaj bardzo ważne. Lepszym pytaniem jest, czemu pieśń był pod jej nogami, a nie w kaplicy? Brzmi całkiem sus. Nie powiem. To masz na myśli, że pieśń zniknął? Yunaka? Biorąc pod uwagę, że to jest dokładnie coś, czego szukamy, to nie jest tak, że mamy wielki wybór? Nie, mówię wam, na pewno znalezienie tego pieśnienia nie będzie problemem. Bandyci w pieśnieniu, co może być nie tak? Dobry zachma. Zwłaszcza na to, że jesteśmy pod znaku. Nawet jeżeli nie jest to pieśń, to nie mamy w tej chwili lepszych wskazówek? Zupełnie niepodejrzane, ale spokojnie jednak. Nikt nie pytał. Podejrzewam, że oba problemy można związać z jednym zamachem. Wakarimasta.
To w skrócie misja będzie polegać na tym, że mamy dwie grupy. Jedna z protagonistą Yonako, druga będzie sobie radzić jako reszta, że tak to ujmę. Jak widać. Yoshi, yoshi. Koko kara nara yubiwa o motte iru yakara ni chikazukemasu so. Konna michi o mitsukeru nante, sasuga desu. A dobra, ile mamy jednostek? Mamy jednostek wystarczająco dużo. Na dwóch healerów się znajdzie. To coś nowego. I dla świętego bezpieczeństwa, żeby kompletnie nie ujebać tej misji, to chyba tego. Znaczy po pierwsze to Wandy potrzebuje broni. Ogólnie muszę broni podkładać, Jezu. Damy ci stalowy topór i damy ci do rzucania topór i damy ci żelazny topór. To jest to. Klan nie ma rzeczy, to tobie też damy rzeczy. Dostaniesz Fire i Search. Bushiron nie będzie używany, więc muszę zdjąć mu emblem ringa. Chociaż czy muszę? Dam po prostu Janowi coś innego. Dexa nie potrzebuję aż tak bardzo. Może potrzebować coś, co da mu przeżyć więcej niż jeden atak. Więc chyba dam mu Minerva po prostu. Stonowar, I know right. Na szczęście tutaj praktycznie nie ma żadnego wpływu. Dobra, jeszcze ważna rzecz. Dobra, czyli nie mam. To idę szybko do sklepu. Muszę kupić jedną rzecz pilnie. Na wczoraj wręcz. Laskę i lumę. I w sumie jak już tu jestem, wezmę sobie vulnery, kupię, tak żeby każdy miał przynajmniej po jednym, I guess. Ty masz, ty nie masz, czas naprawić. Misję w ciemności, alright. Przynajmniej tutaj jest jedna rzecz, która nas nieco ratuje. I która o tej rzeczy gra nam sama jako tako mówi, więc to nie jest tak, że muszę się jakoś bardzo wysilać. Z tłumaczeniem tego, ale to za chwilę. Vulnery. Ty też se weź Vulnery. Ty se weź Vulnery. Ty nie będziesz robił rzeczy. I ty masz Polaksa, którego chce Wander jako mój jedyny użytkownik toporu w tej chwili. Zgadza się. Dobra. Szybki zapis. Powiedziałem szybki zapis. I let's go. Makrade, atari ga yoku miemasen ne. Kuragari ni tiki ga hisonde iru kamoshiremasen. To nie widzi, to nie widzi. Sono youna toki wa watakushi me ni omakase kudasare. A Yonaka dołączy do naszej grupy. Watakushi me wa me ga yoi node. I Yonaka widzi zdecydowanie dalej niż normalne postacie w nocy. A postacie, które mają pochodnie, widzą tak daleko jak Yonaka. No i z oczywistych powodów, no wiadomo, jak coś jest w zmroku, to my tego nie widzimy. Czyli taki fog of war trochę. Będą też miejsca, gdzie będzie można odpalać rzeczy. A przed pochodniami. Widzicie, nie kłamała. Ale ładny pieśnianek. Oddaj. Oddaj. Nope. Ale my cię słyszymy. Yonaka,
元よりそのためにこのように二人して潜んでいるのでは。ありがとうございます。それから、ユナカのモノマネ、結構似てるんですね。ザ・ドブラ。No i oczywiście oprócz tego, że musimy odzyskać pieśń, to musimy pokonać bossa na mapie. Plus jedna ważna rzecz, że wyjątkowo Junaka też nie może umrzeć. Anyway, mamy tutaj kolegę z toporem, z dwa zasięgu. Niekilka jak na przykład ludzie używają noże, które nakładają trucizny. Przeciwnicy z trucizną dostają zwiększone obrażenia. Im więcej ataków, tym mocniejsza trucizna wchodzi. Trucizna zostaje do końca walki, albo aż zostanie wyleczona. Jest to w sumie nietypowe, bo zazwyczaj jak człowiek myśli o truciźnie, to bardziej w kategoriach, że ona zadaje obrażenia, a nie zwiększa przyjmowane obrażenia, ale może być i tak. Anyway, chcę go najpierw zbreakować. Lecz kaszkę krytne. Nie musisz wiedzieć, bo zaraz wpadniesz. Dobra, najpierw break. To będzie kryt. Yep. I tego dobiję. Nice. To było łatwiejsze niż myślałem. Twoje co? Dobra, to było łatwe. Oddawać mi mojego emblema z tej gry, w którą nigdy nie grałem. Znaczy, żeby nie było, dosłownie zdążyłem je odpalić na 5 minut. Emblem Mikaja. Z najbardziej zbalansowaną ze wszystkich umiejętności. Jeżeli dobrze pamiętam, Mikaja była tylko w Radiant Dawn, w Pathfinder, nie kojarzę, żebym ją widział. W każdym razie jest tej GameCube'owej duologii. GameCube'ową i czekaj, Radiant Dawn było na Wii czy na GameCube, już nie pamiętam, ja to. Nie pierdol, bierz, ktoś musi tego używać. Dają ci rzeczy, a ty jeszcze narzekasz? No i dobra, Mikaja jest przekazana w ręce Junaki. Z ważnych rzeczy związanych z Mikaja to to, że możemy dzięki niej z automatu używać lasek do poziomu C. Nawet jeżeli nie mamy tego domyślnie jako nasza klasa. Po zengage'owaniu laski mają o 5 większy zasięg. Nie, to nie jest liter, tylko o 5. I mają plus 1 do obszaru działania. Więc jeżeli jakaś laska działa powiedzmy na jedno pole, to zacznie działać w całym plusie, że tak to ujmę. Możecie sobie pomyśleć, ale przecież istnieje warp staff. I nie, ja się nie przejęzyczyłem. To działa dokładnie tak, jak myślicie. A umiejętnością samej Mikai z Engage'a jest leczenie całych HP-ków na całej mapie. Chodzi oczywiście tylko o postacie gracza i postacie sojusznicze, przeciwników to nie leczy. Ale po użyciu HP-ki spadają do jednego. Jak już mówiłem, emblem Mikaja to bardzo zbalansowany emblem. Nie znam słabszych emblemów niż on. Emblemikaja specjalizuje się w magii leczniczej. Tak jak mówiłem, może używać klasek niezależnie od klasy. Shine atakuje i zaświetla miejsce, w którym jest atakowany. A ogień zwiększa zasięg. No i Gates Effect leczy całą mapę. Czy ja mam gdzie użyć w ogóle w tej chwili? Nie. Sama Mikaja natomiast jest złodziejem. Nie pamiętam, czy mieliśmy już okazję spotkać się ze złodziejami. Po pierwsze potrafią oni otwierać... Właśnie chyba nie ma... Czekaj, w Engage'u nie ma chyba kluczy nawet, z tego co pamiętam. Nawet jeżeli są, to mogą otwierać bez tego standardowo. Do tego złodzieje chyba ogólnie jest Junaka. Widzą w ciemności, tak jak widać.
Sztylety to taka standardowa broń złodziei i one są bardzo silne w tej grze. Po pierwsze mają w miarę wysoki atak, po drugie mają duży zasięg, bo 1-2, czyli takie typowe jak włócznie czy topory do rzucania. Po trzecie zatruwają, więc jest to jedna z naprawdę silniejszych klas broni w Engage, bym powiedział. Dobra, podchodzimy i widzimy, że byśmy się udupili trochę, nie wiedząc. A tak to... Akurat to jest zrobione tak, żeby nie trzeba było się cofać i jesteśmy idealnie o klatkę od miejsca, w którym byśmy się potencjalnie właśnie, no, udupili. Tutaj mamy jednego przeciwnika, on ma młotek, więc nie podchodzimy tam Luisem. Luisem możemy podejść tutaj, tu powinno być bezpiecznie. No, on ma miecz, który mi praktycznie nic nie zada, więc whatever. Dobra. Jednocześnie nie mam postaci, która atakuje mieczami sensownie, więc nie mogę zbrejkować kolegi z młotem. Jest to niefajne, ale niewiele mogę na to poradzić. Dobra, ty podejdź tu. Ty podejdź tu, ty masz fire, okej, okay, to podejdź tu. Jak duży zasięg ma ta laska? Ja... Cześć. To ty masz illumin. A, bo to rozświetla ten, rozświetla wokół siebie, a nie... Okej, okay, dobra, już wszystko wiem, już wszystko pamiętam. Duży illumepless. Wydawało mi się, że to może odpalać te stajaki. Okej, okay, czyli jest tutaj. Jezu, dzięki Bogu, że podszedłem tu, a nie kratkę dalej. Prawie sam siebie scalowałem. A, dobra. Obecne położenie wydaje mi się, że jest optymalne. Więc możemy skończyć tutaj. Najdłuższa tyna mojego życia jest fair. A, i żeby nie było... To, żeby nie było za łatwo, to koledzy będą gasić się światła. I tam było ewidentnie jeden więcej niż myślałem. Zauważyłem. No i to co mówiłem, że możemy je też potem normalnie odpalać. Wystarczy, że podejdziemy do niego i wybierzemy opcję light. Dobra, co tutaj robimy? Wydaje mi się, że pierwsze co robi to Yonaka będzie atakować z dystansu. Bo nie ma powodu, żeby tego nie robić. A czy ty masz typu do rzucania? Iron? Był na jeden zasięgu, więc whatever. Dobra, powiedz mi ile zadajesz. 8... Czekaj, bo to będzie tak, że on mi zadaje 8, czyli będę miał 18, potem 10, mam 7 obrony. Ty masz 23, to nie mogę sobie nawet pozwolić, więc po prostu staję tutaj i nie atakuję. Dobra, teraz pytanie co robimy tutaj, bo to nie jest oczywista odpowiedź. Przypominam, że tu mamy łucznika na tej kratce, który może nas strzelić do solidnie, więc musimy o tym pamiętać. I co tu robimy? Co tu robimy? To jest pytanie na dziś. Wydaje mi się, że nikt tutaj nie może mnie jakoś bardzo intensywnie zabić. Trafię czy nie? Tak, dobrze. Ty nie masz ataków, ty nie masz ataków, ty go nie zabijesz, jak rozumiem. Nope. A Selecz nie zadaje więcej, więc to bez różnicy w tej sytuacji. To mi się może przydać. Może 6%? Nope. Nie tym razem. Dobra. Co dalej? Ty chyba mu... No, właśnie nic nie zada, więc to bez sensu. To zadaje 9, to zada mniej. To raczej nie trafi.
Używaj tego. Stajkowane, żeby nie otrzymać kontry. Ty i tak możesz tylko jego atakować, więc do różnicy. A? Ty masz 13, ale ty jesteś w stanie go zabić chyba gwarantowany. Prawie. Chyba? Jeden expa, Jesus. Tak blisko. Dostałem pochodnie. Bardzo się cieszę, że dostałem pochodnie. Powiem więcej, pożałuję i podejdę tutaj. O kurwa. O Boże, o kurwa. Na szczęście to Thunder, więc nie zdubluję. Ty mnie możesz walnąć potencjalnie za... O Boże, on może zabić klana. I gdyby. Czy ty możesz zabić jego? Tak. Okej, to zabiję jego. Dostaliśmy młotek. On może zdublować Alfreda, ale z drugiej strony Alfred od tego raczej nie umrze. Weź podejść tutaj na wszelki wypadek, jakby tam ktoś miał być. Ty nie możesz sięgnąć. Okej, trochę mi to rozświetliło drogę. A to mnie walnie do 17. No niestety, to akurat nie było najprzyjemniejsze. Tak, klan dostaje. Heala. O kurwa. XD. Kocham mapę swojego for. Kocham mapę swojego for, kocham mapę swojego for, kocham mapę swojego for, kocham mapę swojego for. Chyba wy robicie to samo zawsze. Czyli tak, tu jest łucznik. XDD. I co gorsza, nie jestem do końca pewien, gdzie on jest w sumie. A, to co ja w takim razie robię? To jest pytanie na dziś. Znaczy, on mi może zabić chyba nikogo, więc może zostaje po prostu tego skurwiela z młotem. Wydaje mi się, że to najsłynniejsze, co mogę zrobić w tej chwili. Czy Javelin powinien? Zrobię to na wypadek, jakby kolega chciał podejść i mnie strzelić z łuku. Dobra, podchodzenie i strzelanie z łuku. Da. Strzel go. Zabij go. Pamiętam, że jeden niestety. Ty tu nie podchodź, bo mag. Ty na wszelki wypadek, jakby coś śmiało dziwnego stać, to weź Chain Guarduj. To powinno być ok. Changer przy okazji mi trochę ekstra wbije. A, tu jest bezpiecznie. Tam łucznik idzie, tu się dalej bawią. Ty masz menda, czyli leczenie. To sobie możesz ten. Ty możesz zaatakować, potem się zmenduje Yunaka. To chyba najsłynniejsza opcja na chwilę obecną. Bo czekaj, ty masz tylet, ale z zasięgiem jeden. Więc oni obaj nie mogą mnie nas zaatakować, więc zastanawiam się, czy po prostu nie podejść i go nie atakować. Na,
za wysoko szansę na etapie nie ma, więc chyba spasuje. Użyję tego dla expa. Co z tym robimy? To jest bardzo dobre pytanie. Tam był łucznik, jeżeli dobrze pamiętam. Czy to mendowanie jest łyse i złodziejowe? Jeszcze jak? Dobra, to było chyba tak, że ty miałeś go strzelić w ten sposób. Ty podejdziesz i zabijesz go ze stalowego łuku. A? Czy ty jesteś w stanie go zabić? Nie. Chyba, że czymś wolniejszym. Nope. Nie podoba mi się to. To jest samobójstwo. Nie popełnię samobójstwa dzisiaj. Ile dostaniesz z tego? Trochę za dużo. Okej, to zrobimy to tak. Strzelić go w mili, żeby cię nie oddał. Ty go dobijesz. To był gwarantowany hit, tak naprawdę. I ty weź tu podleś mi to rozpal. Okej, z tej strony już powinno, podkreślam, powinno być bezpiecznie. Weź wyhiluj. I weź mi to rozpal. Okej, to nie jest optymalne, ale to Louis, więc przeżyje. Nice, nie trafił. Jest ich tu trochę dużo, ale nie jest to absolutnie nic, czym sobie nie poradzę. Zwłaszcza kiedy Yunaka to zbalansowana jednostka. Yunaka jest zbalansowaną jednostką ze zbalansowanym emblemem w tej chwili. Nikogo nie kłami, nikogo nie oszukuje. Dobra. What now? Yep, jest to balans w czystej postaci. Nie dajcie sobie mówić, że jest jakkolwiek inaczej. On ma 24 ataku. Ty nie sięgasz, prawda? Nie. On ma bardzo dużo zasięgu i ma tylko longbowa. A gdyby się ten engage'ować i starować ich zabić? Emblem engage. Nie wystarczy. To nie ma sensu wtedy. Dzięki Bogu, że mogę sobie tak po prostu sprawdzić to właśnie w ten sposób. A nie, że powiedzmy musiałbym wykonać turę i wtedy potencjalnie umrzeć. 48%? Jesus. Dobra, wezmę sobie po prostu światło z pana na razie. A wy się wycofacie? Bo on ma obrzydliwie duży zasięg. No mówcie to chcecie, ale to chyba najlepsze co mogę w tej chwili zrobić tak naprawdę. No, mi dużo nie zadaje, więc whatever. Nawet poziom dostanę. 19 defa. Jesus. Louis. Ty chory pojebie. Louis, ty chory umieraczu. Louis nie przeżyje następnej tury w takim tempie.
Dobra, ty mnie smylniesz. Nie boli mnie to. Jak już mówiłem, Royce nie przeżyje tej tury. Właśnie powiem polega na tym, że nie ma za bardzo jak z tego wypłynąć w tej chwili chyba. Zabraknie jeden, prawda? Tak. Kolega skończył grać w giereczki z tego co widzę. Oni wszyscy mają jeden zasięgu. Łatwo? Kanto to bardzo zbalansowana rzecz, jak cały Fire Emblem Engage jest. Dobra, ty się weź przesuń tutaj, to powinno być bezpieczne. Podkreślam, powinno. Czy ty masz zasięgu na Chloe? Nie, ty masz tylko tu. Czyli to jest ok. This is absolutely fucking fine. A powiem więcej, powinien być to ogólnie bezpieczne. Nie, bym chciał pomimować, to mogę nawet sobie postawić kamyczek. To powinno być bezpieczne. Jeżeli coś nie wyjdzie, to będę kwestionował. Czy ja zrobiłem tam tutaj w ogóle? Nie, właśnie. Zapomniałem, że tu muszę jeszcze pobić chłopów. Poziom. Mogę na się eksperymentację. A jaki jestem? This is fine. No bo oni światło zgasili. Przeboleje to. O, kryt. Wiem, że to dziwnie zabrzmiało, ale kryty mogą mi nie pomagać. Wręcz przeciwnie. Luis się nie przejmuje jedynkami. Luis się nie przejmuje trójką. Okej, okay. Jest okej. Okay. Jest bardzo okej. Okay. Myślałem, że on by mnie zabił, gdyby miał o jeden więcej zasięgu. I dlatego się bałem o tego kryta. Luis to przeciętny student. Może? Weź zmęduj. Sam powinienem chyba na koniec tu zostawiać, żeby zobaczyć, czy może nie będę potrzebował przypadkiem tego. Jakiegoś silniejszego leczenia. Dobra, jak to wyglądało? Ty nie aż młotka, nie aż młotka, whatever. Łucznik ma Chloe w zasięgu. Idę to naprawić. Łucznik... Okej, czyli generalnie... Czekajcie, wyłączę jego. Okej, czyli łucznik w tej chwili ma zasięg na jedną wybraną osobę. Będzie ona poza zasięgiem kontrataku. I łucznik nie jest w stanie nikogo zabić. To jedyne, co chciałem wiedzieć. Więc mogę równie dobrze do przodu podejść, bo i tak, well, nie oddam. Ach. To chyba... No, to już jest za daleko. Nie szalejmy aż tak. To chyba jest bezpieczne.
Let's see. Podkreślam, chyba. A tu zaraz jeszcze jeden... excuse me? Przerwał mi ten... połączenie z jakiegoś powodu, ale... Lloyd przeżył, to jest najważniejsze. To jedyne, co musiałem wiedzieć w tej sytuacji, I guess. To będą techniczne... Steam żyje, prawda? W tej chwili. Tak, żyje DB, to o tyle dobrze. Bo bałem się, że z nim nie będzie żył, potem coś stało i takie... Błaga mnie. Nie wiem, okay, JPS? Weź jego za mi. A? Tom Precision 2... Pożałuję, jeżeli to zajmę wrażenie. Nie, bo to jest tak, że jednocześnie chciałbym go zaatakować i jednocześnie chciałbym rozpalić światełko i takie... które wy... O Boże. To nie weszło. On to przeżyje i mnie za... On mnie zabije, jak ktoś nie wlecze. Czy on mnie po prostu nie zabija? 24... Nie. Już się bałem. Jesus. To było bardzo niefortunne. Dobra, i co się tu działo? Nic specjalnego chyba, co? Luis nie obrywa praktycznie. Dobrze, że się wyleczyłem. Dużo ich. Jezu. Ja wiem, że mówili, że wioska jest praktycznie w całości przejęta i w ogóle, ale nie spodziewałem się aż do tego stopnia. A weź ty tu sta. Mąka jest. Kowalden. Czy ty masz tyle na dwa, tak? Czyli nie warto tu podchodzić. Czy możesz kogoś zabić? Tak, poproszę. Dziękuję. To jest jedno, dziękuję. On przeżyje na jednym, więc nie warto. Dobra. A, weź mi światło rozpal, bo nie wiem, z czym się w tej chwili bije. A, weź też na wszelki wypadek, aby jakiś losowy kolega latacz miał przejść. Znaczy latacz, łucznik. Bong. A, this is fine. Niech sasa. This is fine. Dobra, i teraz zobaczymy Yunaka w całej swojej okazałości, I guess. Ok, najwyraźniej gra nie da mi zobaczyć Yunaki w całej swojej okazałości. Śmieję się trochę, bo przeciętna mapa Yunaką polega na tym, że ona dosłownie nie obrywa. Ona dosłownie nie jest w stanie oberwać. Przy czym, żeby nie było, Maddening jest o tyle ciekawy pod tym względem, że jeżeli przeciwnicy mieliby nie trafić, znaczy nie trafić, zadać, mieć 0% szansę na trafienie, to dana jednostka będzie kompletnie ignorowana. Ty masz Iron Axe, więc this is fine. Weź go z Breakly Plus. I weź sobie podejść.
Ty możesz tu podejść i go zapić. Ach, poziom dla Selin. Ej, magia przyda się. I teraz, czy jestem w stanie jego zabić? Tak się zastanawiam. To jest za 14, to na 99% nie. Chociaż... Potytek z ciekawości. Tutaj, a? Ale Chloe pewnie. O, chryt, nieważne. Ale działa, działa. I guess. No, a podchodź się do przodu powoli. I dobra. Czy Junaka została udupiona? Nie powinien. Zapomniał, czy nie taki mają bardzo szczęsne trafienie. Mogłem się udupić od Emina? Wierzę, że nie, ale... Najwyżej teraz będzie vulnerary używane. This is fine. Junaka może tak cały dzień. Uwzględnienie drugą opcją jest to, że po prostu wstawię... Zrobię tak, że tu się ruszę, tu zaatakuję. I tu podejdę, żeby zaatakować. Protagonista ma większą szansę na to, że obezwie, ale wciąż ma też dużo więcej HP w tej chwili, więc this is fine. This is almighty fine. Dobra. Chcę zrobić heal. Chcę, żeby Luis wziął engage'a. Nic nie widzi na chwilę obecną. Nie podoba mi się to. Ilume mi mówi, że jest tu bezpiecznie. Nie wierzę Ilume w tej sytuacji, szczerze mówiąc. Bo się boję. Jakby to powiedział klasyk, się boję. Jeden. On nie. Pewnie dwa razy trafił. O, raz tylko. Miło. Dziękuję. A i to już powinno być w miarę nośne. Tylko jednocześnie mam wrażenie, że teraz to ja będę miał bardzo małą szansę na trafienie. No, 38%. Nie chcę się bawić w to, więc... Po prostu użyję engage'a. Engage zawsze ma 100% szansy, więc... To jest jedna z potencjalnych kont na mocno unikliwe jednostki, że się tak wyrażę. Chyba to wciąż nic nie widzę i nie podoba mi się to. Do tego stopnia mi się to nie podoba, że ja po prostu chyba zaraz kończę turę. Powoli podchodzą. Nie jest to boss jeszcze, chyba. Chociaż ktoś tam był i nie wiem, czy to nie był boss przypadkiem. Zaraz zobaczymy. Wejdę tu w krzakę. Ta, to jest boss. A tutaj boss stanowi ogromny problem. A, bo ma broń 1, 2, 28 ataku, czyli on mi dubluje w tej chwili tego Luisa i zadaje mu pół HP. Pół niecałe, ale wiecie, o co chodzi. Jest po postaci, którą mi będzie zwyczajnie dublował w tej chwili. I
Jednocześnie przez to, że ma zasięg 1-2, to nie mogę za bardzo Chain Guardów używać. Ile osób jest mi w stanie zdjąć na hita? To mnie zastanawia. Na hita w sensie hita. Luisa nie. Alfreda nie. Klan schodzi na hita. Fram schodzi na hita. Jean schodzi na hita. Etie schodzi na hita. Pomijając to, że nie ma speeda, żeby nie być zdublowaną. Celine. 28, minus 6, 22. Różnie przez to, jak działa ten rezonans. To bardzo trzeba uważać, Celine. Bo inaczej można się łatwo udupić. Dobra. Tu się nie ruszałem jeszcze, ale się tutaj boję ruszać. Weź użyj Vulnerary. Mówię, ja nie jestem pewien, czy w tej chwili to nie jest tak, że tu jeszcze są jednostki poza bossem na mapie. O, wychuje. 24, by the way. No, były jeszcze jednostki, dobrze, pokażyłem. Au. Kurwa, tam maga jeszcze nie ma? Mam KS. XDD. Nie wytrzymam. Masz gadać na tyle? Nie. Chyba, że krytnie. Jalo? Jalo. Zobaczycie, krytnę. Teraz inne kłamstwa. Wiecie, co jest najgorsze? On jak każdy boss na Madeningu ma brak możliwości bycia zbreakowanym. Najchętniej bym sprawił, żeby on się nie mógł ruszać jakoś w odpowiedni sposób. Na przykład coś w ten deseń. Tylko brakuje mi jeszcze jednej jednostki, która mogłaby mi na to pozwolić w tej chwili. Ty masz Vulnerary, masz. Znaczy w sumie mogę... Cześć. Na papierze mogę po prostu zrobić obstrukta tutaj. I on się teraz nie ruszy. Tak, dobrze kojarzyłem. Weź się wycofaj, żeby on się wyleczył, to? I jeżeli dobrze pamiętam, buff ma też Revival Stone, a tak, czyli efektywnie ma 80 HP XDD. Na szczęście mam Longbowa, więc mogę go smyrać dosłownie z dystansu. Dobra, ty podejdź tu, ty podejdź tu. Yunaka niech dobije. A co dalej, to będę się martwił w następnej turze. Tak? Zobaczmy. On będzie atakował Alfreda, przy czym Alfred jest podwłócznie, więc nie odda. Dobra. Weź sobie zgarnij Engage'a, plus. On zadaje 28, 9, 19. Możesz użyć Vulnerary. Czy ty jesteś w stanie go zaatakować? Tak, raz tak. I on mi nie może nawet oddać krytem, więc jestem na papierze bezpieczny, jeżeli zignorujemy tę część, w której zniknął
zniknął obsucht. Ty tu zostajesz niemalże bez. Na szczęście użycie obsuchta mam jeszcze dość sporo, nie śpieszy mi się. Wylecz Chloe. Ty wchodź tu, ty atakuj. Daf ja chociaż? Tak. Wajszego mam jeszcze łotek na rok do użycia, więc o tyle dobrze. Ty możesz podejść, spróbować? Mogę spróbować mu pójdę na sprzedać teoretycznie, żeby więcej barzeń wchodziło. O, spudłowo, to bardzo kiknę. 88% miss, by the way. Słyszałem, że obsucht się wyjebał na zbity day. Ale ty zdajesz 0, więc to się mija z celem. Więc ty, jeżeli coś robisz, to tylko leczysz ewidentnie. Da? To jeszcze raz staw, obstrukt. Ja się zastanawiam. Czy ja mogę to zrobić tak, że wyhandluję z nią obstrukta? I ty zaczniesz używać obstrukta? Tak, robimy to w ten sposób. Ty podejdziesz bliżej, żeby używać Steel Bowa, który jest zauważa... Nie! Nie jestem w stanie. Rozumiem. Zresztą w sumie Etie ten. Etie i tak umiera na hita, więc whatever. O baby. To chwilę potrwa. Muszę użyć Vulnerary. Niestety. Ty przeżyjesz? Przeżyjesz tego Warpack Maroka. To wezmę mój jeden pasek HP, zdajmy już. Tak, żeby został już tylko drugi dla pewności. On chyba nie dostawał żadnych bonusowych statów. Nie, nie, nie. Jest tak samo jak... Tak, jest tak samo jak był. Okej, jeżeli jednostka ma dwa lub więcej HP, więc nie umrze. Nie wyjebie się sama o siebie. Więc powinno być git. Alfred nie atakuje, wy nie atakujecie. Powinno być... okej. Okay. Alfred obelwie za 19. Nic się nie stało. Czy ty masz zasięg? Nie masz zasięgu. Brakuje ci jednej kratki. Rozumiem. Dobra, zrobimy to tak. Ty zaatakujesz. Zaczekasz tu. Ty zaatakujesz. To nie jestem pewien. Serafin zadaje 15, Fire zadaje 14. No to Serafin. Zostaje ci 1 HP. Wszystko zgodnie z Kejkaku. Ty podlecisz i zaatakujesz? To jeszcze nie jestem pewien. Nie no, ty musisz, żeby zadać obrażenia. Wszystko jest fajne, wszystko jest jak najbardziej fajne, wiem co robię. Ty nic nie robisz, ty się engage'ujesz. I chcę grać Sacrifice. Dużo ekspa z tego wpada i dużo skill pointów. Dlatego to jest bardzo fajne narzędzie do grindowania.
Dlatego też się postarkowałem dosłownie wszystkimi. Bo wiedziałem, że i tak będę się leczył na koniec tury. Dobra. Czy tego zabijasz po prostu? Nie. A, spodobał. Nice. Bardzo nice. Very nice. Ty się odsuwasz. Czy ty możesz go dalić bez engage'owania? Tak. Masz gwarantowany kill bez engage'a. Let's go. Sugeruję, że bandyci, którzy wyrzynają w 5-całą wioskę, nie powinni żyć. Owszem, ale o co chodzi? Let's go. Dostaliśmy talizman do startu. Obeszło się w miarę szybko, w miarę rozsądnie. Ile raz cofałem? Wydaje mi się, że raz cofałem, bo Fogofar mnie udupił. A poza tym obeszło się bez cofania czasu. Chyba, że coś mi się teraz bardzo mocno jebie. W każdym razie, kolejne pięści uzyskane. Mam Mikaję. To prawda akurat. Po pierwsze to, że Yunaka miała pieśń, a po drugie to, że w ciemności bardzo pomogła. Yunaka bez waifu. No właśnie, czemu pieśń nie był w tym? Nie był w kaplicy. There has been a misunderstanding. Jest złodziejką, nie spodziewałem się po niej absolutnie niczego innego. Nie powiem, że pochwalam, ale wyszło dobrze, więc this is fine. Chociaż jedna osoba, która miała poważny powód, żeby reagować, tak jak reagowała na ten, na to, kim jesteśmy. No, biorąc pod uwagę, że mówiła, że brakuje kasy, to chyba tak. To też jest prawda, mogła uciec, gdyby jej aż tak zdarzało. Absolutnie najgorsza ze wszystkich kar. Musisz być członkiem naszej drużyny. その命を私たちに預けてくれませんか?
Tak, to be fair, to oznacza to mniej więcej tyle, że będzie na przednich liniach ryzykować swoim życiem, więc w pewnym sensie można mówić, okaże. Zwłaszcza jeżeli mówimy o kimś, kto domyślnie jest po prostu złodziejem. I my, plus jeden. Pa, 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 da, pa, pa, pa. Haja, papaja. Który to nasz 54 bodajże, jeżeli dobrze myślę? Idzie nam całkiem sprawnie, to na pewno. To już w sumie jedna trzecia, przy czym wiadomo, że część z nich była praktycznie rzecz ujmując ten mowa. Przedmiociksy. Żelazo. Możemy sobie kotka wziąć. Kipku. Adopted. Gołębia też możemy. Cholerne gołębie. Nie no, gołębie nie są cholerne. Mewy on the other hand. Jesus Christ, mewy. Super. Puper. Puper noga. O mój Boże, puper. Dobra. Lećmy na razie na mapę świata. Chcę zobaczyć, czy dobrze pamiętam. Bo wydaje mi się, że teraz nam się mogą DLC-ki odblokować. Ale głowę sobie za to usiąść nie dam. Jakbyśmy kiedyś już to widzieli. Cześć, Vel. Kopę lat, żeśmy się nie widzieli. O, to prawie jak my mieszkamy czegoś, a nie kogoś, ale niech będzie. O, to całkiem urocze. My coś o tym wiemy, to na pewno. Okej, czyli nie wiesz kogo szukać, nie wiesz gdzie szukać, ale wiesz, że szukasz. I nawet jak znajdziesz, to nie będziesz wiedzieć, co ta osoba. Ładny czerwony kamyk. Biorąc pod uwagę, że chodzi boso. Nawet niekoniecznie boso. Podoba mi się, że kompletnie nie zwraca uwagi na te łańcuchy. Tak jakby to był normalny styl mody. Ale przecież my nie jesteśmy sobie obcy, uratowałaś mi życie, kobieto. Wow, ja nawet nie pamiętałem, że on to tak powie. Tomodachi o tasukeru no wa touzen no koto desu. Tomodachi?
Nie akceptuję tego. Widziałem, że Eni mógł... Coś w tym jest. Albo to po prostu jakieś wspomnienia z tego. Z pierwszego przejścia Engage'a. Ajo! Do rychłego zobaczenia! Dobra, czy jesteśmy na mapie? Jesteśmy na mapie. Tu jest nasz główny cel. Tu jest jeden paralog. I jeszcze nie ma kolejnych paralogów. Understandable. Dobra! A na dzisiaj tej grzecznie i kulturalnie skończymy. Jak już mówiłem w zeszłym tygodniu, w tym tygodniu streamy powinny być planowo zarówno środowe, jak i sobotnie. Także dzięki wam za przybycie dzisiaj i widzimy się w środę na PSA. Do tego czasu trzymajcie się, po! Cześć!